30 października w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęcone przygotowaniom do funkcjonowania Gminy Kęty w sezonie zimowym. Dzisiaj dyrektorzy wydziałów Urzędu Gminy Kęty, komendanci Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, szefostwo Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, GOPS-u, rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy na temat przygotowania do zimy. Każdy raportował etap przygotowań. Konkluzja po dzisiejszym spotkaniu, że to, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. No i mam nadzieję, że efekt tej pracy będzie widoczny w postaci zaopatrzenia tych, którzy mogą cierpieć na mrozie, na śniegu, czy tych, którzy będą korzystali zimą z chodników i z dróg i że będą one utrzymane tak, aby było bezpiecznie. W trakcie zebrania omówiono problemy, z jakimi wiążą się warunki zimowe. Obecni na spotkaniu komendant Straży Miejskiej oraz zastępca komendanta Policji przedstawili swoje zadania związane z zimą. Członkowie GZZK poinformowali, że prowadzone przez nich instytucje oraz wydziały Urzędu Gminy Kęty są przygotowane do sezonu zimowego. Od 15 listopada, zależnie od warunków pogodowych, uruchomiona zostanie ogrzewalnia dla bezdomnych w pomieszczeniach po Zarządzie Dróg Wojewódzkich przy ulicy Spacerowej. Decyzja o otwarciu ogrzewalni będzie spowodowana tak naprawdę temperaturami zewnętrznymi. Gmina jest przygotowana w tym samym miejscu na ulicy Spacerowej, gdzie w zeszłym roku ogrzewalnia będzie do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących tego rodzaju pomocy od godziny 8 wieczorem, czyli od 20 do 8 rano przez cały okres zimowy. Przez ostatnie tygodnie dopinaliśmy kwestie samego budynku, czyli przeglądy techniczne. Dozór zapewnialiśmy, który będzie funkcjonował przez cały okres funkcjonowania ogrzewalni. No i tutaj tak pewna nowość, że tak można nazwać, przesunięcie godzin funkcjonowania ogrzewalni, czyli od 20 do 8 spowodowane jest tym, że właśnie w tej godzinie między 7 a 8 we współpracy z GOPS-em, pracownicy GOPS-u będą próbowali socjalizować osoby przebywające w ogrzewalni. Ważnym tematem było również przygotowanie COMAX-u do zimowego odśnieżania dróg. Oczywiście jesteśmy gotowi, w tym momencie już mamy zakupione niezbędne materiały, czyli sól, piasek, jesteśmy po przeglądach naszej floty samochodowej, mamy dyżury odpowiednich jednostek, ludzie są przygotowani, wiedzą co mają robić. Proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie dotrzeć w tym samym czasie do wszystkich ulic, oczywiście tutaj jakieś muszą być nałożone priorytety, czyli te drogi główne są te priorytetowe, dojazdowe, dalszej kolejności, natomiast patrząc na to, co się działo w zeszłym roku, uważam, że spółka COMAX dobrze się wywiązała ze swoich zadań, zobowiązań.